Edyta Nawrocka, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Wiedźmin to kultowa już nie tylko w Polsce, ale i na świecie postać z książek Andrzeja Sapkowskiego. Prawdziwą sławę przyniosła mu gra komputerowa polskich twórców, która doczekała się już trzeciej części. Oprócz wirtualnej rozgrywki nabywcy gry mają możliwość przeniesienia zabawy do świata realnego za pomocą dodawanej do zestawu gry karcianej gwint. W Wałbrzychu odbył się pierwszy turniej dla tych, którzy posiadają talię i mają ochotę rywalizować przy wspólnym stole. Turniej Gwinta odbył się w Giercowni na Wałbrzyskim Podzamczu, miejscu, które łączy cechy baru i salonu gier. Oprócz możliwości wypożyczenia planszówek, zamówienia piwa i pogrania na popularnych w latach 90. automatach, co jakiś czas odwiedzający lokal mają możliwość sprawdzenia się w okazjonalnych turniejach. Tym razem na przysłowiowej tapecie pojawił się Wiedźmin. Fani Geralta z Rivi rywalizowali o puchary w przyjaznej atmosferze, dalekiej od znanego z kasyna stresu. To jest generalnie gra naprawdę wspaniała, gdzie po prostu ludzie się integrują i po prostu u nas jeszcze na Dolnym Śląsku nie było czegoś takiego. I po prostu wpadłem razem z właścicielami giercowni na pomysł, że fajnie byłoby tutaj coś takiego zorganizować, zwłaszcza, że po prostu Wiedźmin jako cała gra i Gwint po prostu są teraz na topie, tak? I po prostu wykorzystaliśmy okazję, ludziom się to spodobało i doszło do tego. Oprócz chęci uczestnictwa w turnieju wypadałoby mieć własne karty. Co prawda nie są one sprzedawane osobno poza grą komputerową, ale dla fanów ich zdobycie to nic trudnego. Talie można zdobywać wyłącznie z dodatkami do Wiedźmina. W sumie dwie poprzednie talie są już troszeczkę mniej dostępne w internecie, ale po prostu twórcy gry ciągle tam jakimiś partiami dostarczają do sklepów, żeby właśnie każdy miał okazję sobie kupić. Obecnie jest to po prostu do zdobycia przez internet, gdzieś tak w sklepach no raczej ciężko będzie. Turniej trwał 9 godzin, a zwycięzcą został Michał Kuczu-Kuczyński. Drugie miejsce zajął Kornel Baran, a trzecie Adrian Neksi-Misiak. Wydawać by się mogło, że dla większości fanów motoryzacji najważniejsza jest moc silnika. Nic bardziej mylnego. Moc głośnika jest tym, co interesuje hobbystów i konstruktorów car audio. Przed galerią Victoria odbył się zlot i zarazem zawody pasjonatów, którzy są zwolennikami teorii im głośniej, tym lepiej. Zawody tego typu rozegrano po raz trzeci dzięki Danielowi Hyckowskiemu i jego firmie Hydbas. Nie wygląd, a to co w duszy gra liczy się dla fanów car audio. Różnego rodzaju modele aut zgromadziły się przed galerią Victoria w niedzielne popołudnie, by wyłonić ten, który jest w stanie wytworzyć największe ciśnienie akustyczne swoim systemem nagłośnieniowym. Zawody zostały zorganizowane w formacie DB Race i Proper Droppers. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski, także mamy ze Szczecina, mamy Zieloną Górę, mamy Katowice. Region. Z Wałbrzycha mam też swoją ekipę i z Boszkowa to jest koło Kłodzka, to jest moi zawodnicy. Ogółem z Wałbrzycha chyba 4 osoby. Tutaj akurat zawody są, jeśli chodzi o, polegają na głośności i uzyskaniu jak największego ciśnienia wewnątrz pojazdu. Najważniejszą rzeczą skrzynia, budowa skrzyni basowej, bo to daje nam wynik porządny, nie? Zabawa w car audio na podstawowym poziomie jest możliwa dla każdego. Liczy się pasja i umiejętności majsterkowicza. Tanim kosztem to jest jako kategoria amator. Tutaj mamy wzmacniacze, które nie mogą przekraczać 3000 W w RMS-ie. No i skrzynka na przykład i głosik 20 cm czy tam 25 cm można założyć z tańszym kosztem i też to zagra i też będzie ładne ciśnienie. O Danielu Hyckowskim, organizatorze zawodów, było głośno kilka lat temu, kiedy sprowadził do Wałbrzycha jeden z największych głośników basowych. Była to nie lada atrakcja, bo niecodziennie widzi się urządzenie mocą będące w stanie przesuwać przedmioty. MTX Mini Jackhammer, to 60 cm średnicy, 6000 W RMS-u. 160 kW. On był wypożyczony sprzęt, jeśli chodzi o tego Jackhammera, to był wyprodukowany na 25-lecie firmy MTX. No i miałem okazję go do Wałbrzycha z jakieś 8 lat temu sprowadzić, no to go miałem, nie? Jako na sklepie, żeby ludzie mogli zobaczyć taki głośnik, nie? Bo nie zawsze była taka, w ogóle tego głośnika nie było w Polsce, także to takie myślałem, że będzie fajne dla publiki. Impreza zgromadziła właścicieli różnych aut. Wszystkie łączy jedna pasja. Zajmujemy się w takim gronie kolegów. To jest nasza pasja. Generalnie bawimy się to już kilka lat, 5-6 lat.
Mamy auta, budujemy skrzynię na ciśnienie akustyczne w samochodzie. W tym aucie moim akurat jest granie zrobione jakościowe, tak żeby robić takie show. Otwieramy drzwi, otwieramy klapę i auto ładnie ma grać, nie? Natomiast nie jest zrobiona skrzynia basowa na ciśnienie akustyczne. Generuje niskie częstotliwości, ale w tonacji takiej optymalnej. Natomiast są auta, które mają skrzynie robione tylko basowe i typowe na ciśnienie akustyczne w samochodzie. Jeśli komuś nie wystarcza zabawa na poziomie podstawowym, musi liczyć się z zainwestowaniem w rozwój systemu nagłośnieniowego. Żeby grało ładnie, czysto, przejrzyście i w miarę przyzwoicie, żeby przyciągało słuch, no to myślę, że kilkanaście tysięcy trzeba mieć, żeby doinwestować samochód. Do ciśnienia akustycznego, tak jak mamy tam na zawodach, to no po prostu wszystko jest robione pod kątem jeden głośnik lub dwa głośniki, wszystko tylko z basem związane. Do tego bardzo dużo prądu, co najmniej kilka dodatkowych akumulatorów żelowych, grube kable, bardzo grube. No i zabawa, dużo zabawy, jeżeli chodzi o strojenie skrzyni. Na zawodników czekały atrakcyjne nagrody fundowane przez sponsorów, a także symboliczne puchary. Źle się dzieje w piłkarskim klubie Górnik Wałbrzych. Choć drużyna była o krok od awansu do drugiej ligi, teraz nie wiadomo, czy klub będzie stać na grę w trzeciej lidze. Zaniepokojeni tą sytuacją radni miejscy zażądali wyjaśnień od ustępującego prezesa klubu Tomasza Jakackiego. Choć formalnie nie jest już prezesem, jako ostatni prowadzący klub tłumaczył się z sytuacji w Górniku Wałbrzych. Tomasz Jakacki był prezesem od lipca 2014 roku do końca czerwca 2016 roku. Gdy rozpoczynał zarządzanie, klub grał w drugiej lidze i utrzymywał się w środku tabeli. Później przyszedł gorszy sezon i Górnik spadł do trzeciej ligi. Nastąpiła pełna mobilizacja i z niemałym wysiłkiem zawodnicy wspięli się na drugie miejsce w tabeli i walczyli o powrót do drugiej ligi z Polonią Warszawa. Niestety ostatni rozstrzygający mecz wypadł na korzyść warszawiaków i nagle bardzo dobrze rokująca drużyna Górnika stanęła na kolejnym zakręcie. Głównym problemem jest brak hojnych sponsorów, a co za tym idzie brak funduszy na funkcjonowanie klubu. Niestety odeszły od nas takie firmy jak Wiktoria Koksownia, która była bardzo poważnym sponsorem w klubie. I mimo, tak jak powiedziałem, obniżenia kosztów z roku do roku, niestety klub popadał w coraz większe długi. Broniliśmy się tym akurat, że było grono naprawdę pasjonatów, które wokół klubu gdzieś tam krążyło i krąży do tej pory. W tej chwili zadłużenia sięgają około 800 tysięcy złotych, jeśli chodzi o klub. Nie będę tutaj rozdrabniał. Głównym jak gdyby tutaj największym naszym wierzycielem jest Aqua Zdrój, gdzie mamy zadłużenie około 190 tysięcy, z tego co pamiętam, pani prawnik, tak? Na ten moment. Ostatecznie wychodzi na to, że gmina Wałbrzych została największym darczyńcą klubu, biorąc pod uwagę wszystkie dotacje i środki przekazane w ramach konkursów. Dlatego też radni miejscy zastanawiają się, czy dalsze funkcjonowanie klubu ma sens, bo nie chcą odpowiadać za marnowanie publicznych pieniędzy, jeśli na horyzoncie nie widać szans na poprawę tej sytuacji. Klub nadal nie ma nowego prezesa i nikt nie jest w stanie wskazać na chwilę obecną nawet potencjalnych kandydatów na to stanowisko. Jeszcze przed odejściem Tomasz Jakacki zaproponował, aby w ramach oszczędności piłkarze grali jedynie za stypendium prezydenta miasta, ale wynosi ono zaledwie kilkaset złotych i może je otrzymać tylko 11 graczy. Niektórzy zawodnicy jeszcze nie otrzymali pensji za okres od 1 do 3 miesięcy. Wobec takiej perspektywy wielu piłkarzy pożegnało się z klubem i pod wielkim znakiem zapytania stoi dalsza gra w trzeciej lidze. Czy będzie nas stać na pierwszy zespół w trzeciej lidze? Strzelam dzisiaj za budżet miesięczny wynagrodzeń 20 tysięcy. W moim odczuciu stać nas byłoby. Możemy to udźwignąć przy tych warunkach, o których tutaj mówiłem wcześniej, ale też możemy się zastanowić nad tym, żeby jeszcze go obniżyć, z tym, że musimy mieć świadomość taką, że po organizacji trzeciej ligi na pewno będzie to pierwszy i ostatni sezon trzeciej lidze, bo juniorami, tylko juniorami nie da się grać w trzeciej lidze dzisiaj na tym poziomie. Tak. Ale możemy oczywiście to zrobić. Możemy dzisiaj już zrezygnować z trzeciej ligi, co będzie skutkowało degradacją do ligi okręgowej.
i możemy grać zupełnie wolontariacko. Niestety, jak widać, jest coraz mniej chętnych na wspieranie klubu z wielkimi tradycjami, będącego czasem bardziej lub czasem mniej rozpoznawalną wizytówką miasta. Sponsorzy w Wałbrzychu są coraz mniej hojni, a władze miasta, choć z roku na rok dają coraz więcej, nie mogą brać na siebie pełnej odpowiedzialności finansowej za klub. Wiele rozstrzygnie się, gdy uda się wybrać nowy zarząd klubu, który być może przedstawi nowy pomysł na prowadzenie drużyny. Do tego czasu nie można podjąć żadnych znaczących decyzji. W batalii Wałbrzych kontra Mobruk tym razem punkt dla zarządu składowiska. Kolejne instytucje przyznają rację firmie, która domaga się od gminy zwrotu ponad 500 000 zł. W marcu tego roku, po 5 latach, zakończyło się postępowanie administracyjno-sądowe. Gmina Wałbrzych powinna zwrócić firmie ponad 500 000 zł. 363 tysiące za wycinkę plus odsetki. Sprawa sięga 2011 roku i dotyczy wycinki drzew na terenie, gdzie miał powstać zakład przerobu mułu węglowego. Drzewa zostały wycięte, a gmina Wałbrzych nakazała wpłacić pieniądze w związku z wycinką drzew. Jak tłumaczył wtedy rzecznik Mobruku, wniesiono opłatę, by nie blokować inwestycji. Jednak zdaniem Mobruku firma powinna zostać z opłaty zwolniona. Dotychczas wszystkie postępowania w tej sprawie rozstrzygały się na korzyść Mobruku. Ostatnia decyzja samorządowego kolegium odwoławczego również przyznała rację firmie z Niecewa. Wałbrzyski magistrat nie składa broni i tym razem skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Miasto liczy na podobne rozstrzygnięcie jak w przypadku niedawno zakończonego kilkunastoletniego sporu ze spółką restrukturyzacji kopalń SA, która domagała się od Wałbrzycha około 26 milionów złotych nadpłaconego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Miesiąc temu sąd apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację spółki i tym samym uwolnił władze naszego miasta od wszelkich roszczeń w tej sprawie. Stara kopalnia otrzymała bardzo cenny prezent od anonimowego darczyńcy. Kilka glinianych naczyń, których wiek oszacowano na 2700 lat. Choć do świąt jeszcze daleko, stara kopalnia prezent od Mikołaja dostała już latem. Tajemniczy pakunek, wprawdzie nie pod choinką, a pod drzwiami, odnaleźli pracownicy Centrum Nauki i Sztuki. Pracownicy działu archeologii i pracownicy starej kopalni ze zdumieniem pewnego dnia odkryli, że pod drzwiami naszej instytucji zostawił ktoś reklamówkę z zawartością. Nasi specjaliści, czyli dział archeologii, zbadał te przedmioty i okazało się, że naczynia, które znajdowały się w tej reklamówce, mają aż 2700 lat. Oczywiście cała procedura została uruchomiona, zgłosiliśmy to do konserwatora zabytków, który decyzją zeszłego tygodnia przekazał nam te eksponaty, tak by mogły być prezentowane tutaj w starej kopalni. Pracownicy starej kopalni nie mieli większych problemów z określeniem wieku ani przeznaczenia naczyń, które otrzymali w tajemniczej paczce. Te naczynia mają około 2700 lat. Pochodzą z przełomu epoki brązu i żelaza. Należą do kultury użyckiej, tak określane są przez archeologów. Na jakiej podstawie, tak sądzimy, to już jest znawstwo archeologów. Po charakterystycznych cechach właśnie ceramiki można na ten okres datować. To są raczej takie naczynia stołowe. Nie ma tu naczyń takich grubościennych, naczynia delikatne, cienkie, bardzo ładnie wygładzone. Trudno jest określić dokładnie, skąd mogą pochodzić te konkretne naczynia, ponieważ potencjalny obszar występowania takich znalezisk jest bardzo szeroki. Te naczynia są charakterystyczne dla całej właściwie kultury użyckiej. Trudno w tej chwili określić, z którego rejonu mogą pochodzić. To jest Dorzecze, Odry, Wisły na terenie Polski. Mógł być rejon Dolnego Śląska, nawet tylko bardziej w stronę Wrocławia. Stara kopalnia już ma pomysł, jak i kiedy zaprezentować eksponaty szerokiemu gronu turystów. Będziemy już je prezentować na wystawie we wrześniu, 16 września, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Na stałe będą eksponowane w starej kopalni, bo stara kopalnia to też dział archeologii i zbiory archeologiczne, które będą prezentowane. Oprócz tego znaleziska, które w ostatnich tygodniach pojawiło się w starej kopalni, jak także te zbiory, które do tej pory udało nam się zgromadzić. Oby jak najwięcej takich prezentów trafiało do wałbrzyskich muzeów. Tajemniczemu darczyńcy pozostaje jedynie podziękować za ten bezinteresowny prezent. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.